Witam, witam serdecznie. Dziś moje urodziny i dziś krótki filmik. Prezent, który sobie sam dałem. Z szeregu prezentów, które dostałem dzisiaj. Tamtymi to się pochwalę kiedy indziej przy innych odcinkach. Chciałem wam pokazać te oto tutaj pięknotki. Aplohelius Dai. Moja urodzinowa banda. No, to jestem zadowolony bardzo. Widać charakterystyczny kształt ciała dla grupy Aplohelius. Bardzo są podobne do naszych Aplohelius Linatus, natomiast mają te ciapki charakterystyczne. Która ryba jest samiec, a która samica? To przypuszczam, że są samce. Ten i ten. Ta ryba, która jest tutaj przodem, ona ma najwięcej kropek. Przypuszczam, że to samica. Nie mam to po kształcie płetwy odbytowej, która jest zaokrąglona. I generalnie wyraźnie krótsze są te płetwy. Samce mają taką płetwę odbytową, taką wydłużoną mocno. No i są barwniejsze. Chociaż mają mniej kropek. Normalnie taki książkowy Aplohelius Dai powinien wyglądać jak ta samica. Natomiast no, te są takie. O, ten już jest ok. Natomiast te dwa trochę mniej. Ciekawa historia się z nimi wiąże. Bo widziałem te ryby już 2 tygodnie temu, było ich dość sporo. Sprzedawca mi powiedział, że on nie wie jaka jest cena. I nie wie w ogóle co za ryby, no i nie sprzedali mi ich. Po 2 tygodniach przyszedłem, zostały już tylko 4. Wcześniej było ich ze 30. No i ta sama historia. Nie wie ile kosztują, ja w ogóle próbuję mi wmówić, że one przyszły dopiero wczoraj. On nie wie ile one kosztują, nie wie jak się nazywają, szefa nie ma, a ten co wie to też go nie ma. No ale uparłem się na nie. Godzinę czasu czekałem w tym sklepie, będąc tego sprzedawcę. Dzwonił do jednego z tych pracowników, dzwonił do szefa. Jeden nawet z tych pracowników, który właśnie ten niby, którego nie ma, ponoć mieszka gdzieś w okolicy i przyszedł ekstra po to. No i próbowali mi wmówić, że to są dagetti. No akurat dagetti były razem z nimi w zbiorniku. I no, jestem niestety jak to Polak głupi po szkodzie. Mogłem się zgodzić, że to są dagetti. Bym zapłacił o połowę mniej za rybę, bo domanie dagetti kosztuje tutaj w Niemczech około 5 euro. No. No ale. Ale się uparłem na nie i je mam. No. Tak wygląda moja urodzinowa banda. Zaraz ją wpuszczę. Tu już się zebrała oczekująca grupa. Chwilę wcześniej było tu więcej tych szczupieńczyków. Oglądały co w tym worku siedzi. No, no ale teraz odpłynęły. Wpuszczę te i zobaczymy co się stanie. Teraz stop klatka, bo muszę je odcedzić. Potrzebuję 2 wolne ręce. Rybki w siatce już. Ponieważ unikam wody od sprzedawców w sklepach zoologicznych, trochę tam się zawsze dostanie, choćby na tej siatce czy na tych rybach, ale w ostatnich przygodach z ospą na przykład to dziękuję. A już ok. Tak wyglądają rybki. Teraz są wystraszone. To tych barw nie widać. Póki co są białe w kropki czarne. No ale to za 2 dni już będzie wszystko ok i się wybarwią. No. Kurczę, zadowolony jestem naprawdę. To jeszcze nie koniec urodzinowej bandy. Bo to jest banda, którą sobie ja sprawiłem. O, proszę,
To ci dopiero widok. No, widzę, że nie ma żadnych bujek z naszymi Linatus. Widzieliście przywitanie? A, to jest czad. No, uwielbiam takie widoki. O, nawet stara nasza samica, nasz pierwszy Linatus przypłynęła. To jest właśnie samica Aplohelius Dai, a to jest Aplohelius Linatus forma Gold. Dobra. Ok, teraz pokażę drugą część urodzinowej paczki. To jest druga część mojej urodzinowej bandy. To jest akurat prezent od żony. Akurat razem byliśmy w zoologicznym. Ja wziąłem właśnie te szczupieńczyki Aplohelius Dai. A Iza wzięła proporczykowce Aphyosemion striatum. Jak widać, bardzo podobne do Fundulopanax garneri. No, to są proporczykowce z podobnej grupy, więc te ryby są podobne. To samo można było zauważyć przecież przed chwilą przy Aplohelius Dai i Aplohelius Linatus. Bardzo podobne ryby. No, tutaj akurat jest parka. No, to u tych ryb bardzo lubię. Bardzo duża inteligencja. Obserwuje mnie teraz. Bardzo to lubię. To szczególnie samce są takie. Będą stać w miejscu i się patrzeć na siebie. Jest nawet taki filmik. polecam. Walka trzech samców. Epiplatys dageti. I na samym końcu, jak wygrywa jeden samiec, przegania pozostałe dwa, samica oczywiście cały czas z boku przygląda się. Samica wpływa w taką kępę roślin, zapraszając samca do aktu. Samiec płynie za nią i nagle spostrzega, że patrzy na niego, po czym odwraca się i do sobie by chciał powiedzieć: spadaj, tak szczeka, rusza tym pyszczkiem. Polecam ten filmik, naprawdę no, niesamowite to jest. Wtedy tak naprawdę zakochałem się w szczupieńczykach i od tego czasu mam ich coraz więcej. No, zbierać jeszcze jest co, bo jest ponad 300 gatunków tych rybek. Poszukam samicy, bo co ciekawe, u samicy można zaobserwować zupełnie odmienne ubarwienie od tego, które ma samica Fundulopanaxa naszego. Gdzieś się schowała. Oczywiście to jest ten zbiorniczek, gdzie rozmnażałem rybki wcześniej. Wypukałem ten mech, pokażę wam na koniec tego odcinka pudełeczko z kilkoma ziarenkami. Myślałem, że tych jajeczek więcej zbiorę, ale też powiem szczerze, no dzisiejsze zaskoczenie z tymi proporczykowcami Aphyosemion striatum to spowodowało, że przepukałem ten mech pobieżnie, znalazłem 5 jajeczek i no zobaczymy, co się z tego wylęgnie. Szczerze mówiąc, no nie jest to hodowla zarodowa jakaś czy na sprzedaż. Rozmnażamy ryby, żeby ich później nie musieć kupować, no bo są drogie. I nie zawsze można dostać dany gatunek, który akurat trafimy. No i w związku z tym chcemy sobie je rozmnażać, bo to też jest zabawa. Ale no w jakichś hurtowych ilościach wystarczy tam kilka rybek na miesiąc i to wszystko.
Znaczy no ogólnie w sumie kilka rybek, prawda? Z jednego gatunku, no, tak jak gupiki na przykład, gdy wszystkie zostawały wykocone, no to lipa, co nie? Chociaż teraz w erze koronawirusa to mógłbym hodować gupiki w domu i żywić się tymi gupikami. W ogóle nie kupować żadnego mięsa w sklepie. To kurczę, miałbym totalne bio-bio. Pomyślcie o tym. To jest bio-bio. Hodujesz w akwarium gupiki i później sobie robisz je z frytkami. Ziemniaki też można w worku wyhodować sobie gdzieś tam. Nawet koło domu. Okej. Do widzenia. No, powiem wam niestety niepowodzenie. Jajka mi zapleśniały z naczyną, nie moje, tylko rybie.